Postaram się. Full room jest. No nie wiem, no. No nie, nie mam je w ogóle na roomie. Nie mam, nie? Daj na to będzie slot. Napiszę na. To w końcu my to w końcu streamujemy, tak? Hey, wake up. Weź daj znać, jak będzie live czy coś. Witamy na wielkim spotkaniu, na spotkaniu finałowym Nations Cup pomiędzy Polską a Niemcami. Dzisiaj spotkanie w ten niedzielny wieczór, które mamy nadzieję przysporzy wszystkim naszym widzom emocji na najwyższym poziomie i mamy nadzieję też wielkiego szczęścia z wyniku. Na tym spotkaniu witam Państwa Łew Zekał. No i oczekujemy na początek tego spotkania, jak już wspomniałem, Niemcy kontra Polska w tym no, w walce naprawdę o najwyższą stawkę, w walce o zwycięstwo w tej edycji Nations Cup. No, oba zespoły, wiadomo, nie miały prostej drogi. Tutaj nie ma prostej drogi. Tutaj droga prowadzi przez naprawdę najcięższą trasę, którą jest zwycięstwo we wszystkich etapach tego turnieju. Poczynając od ćwierćfinału, półfinału, wiadomo, faza grupowa i dojście aż do finału, w którym właśnie spotkają się te dwa zespoły. Dwa zespoły, które z pewnością nie będą oszczędzać się dzisiaj i z pewnością w ten niedzielny wieczór będą chciały pokazać, kto tutaj rządzi w Europie, kto jest najlepszy i kto zwycięży. Niemcy, wydaje mi się, że składy już są ogarnięte, że tak powiem. Nie wiem, jak jest z pingami zawodników, ale jak można z pewnością dostrzec, wred Niemcy, Schnuppel, Sero, Tsubasa, Tornater, a natomiast Polacy, nasi Polacy, polska reprezentacja, w Blue, Santos, Maggio, Zlew i Isco. Zobaczymy,
jak się to potoczy. Mamy nadzieję, że nie będzie żadnych problemów technicznych, ponieważ takie już dzisiaj wystąpiły, więc mamy nadzieję, że naprawdę będzie wszystko w porządku, tak jak powinno być, tak jak powinno być na to wielkie święto, to przygotowane na wielkie święto polskiego Haxballa. Mamy nadzieję, że będzie wszystko jak najlepiej, nie będzie tutaj żadnych jakichś ścin, jakichś lagów, no by tak było. No i liczymy także na Polaków, ponieważ Polacy dzisiaj mają nam przynieść wielkie szczęście w postaci zwycięstwa w tym turnieju. Naprawdę Polska już jest naprawdę czołówką, jak wszyscy wiemy, europejskiego Haxballa, europejskiego Real Soccera na etapie klubowym i mamy nadzieję, że dzisiaj to potwierdzi także, jeżeli chodzi o reprezentacyjny futbol, reprezentacyjny Haxball. No rywal taki, można powiedzieć, no ciekawy, rywal niemiecki. Niemcy, no z którymi mamy przeszłość, także wiadomo, prawdziwą, niekoniecznie to haksbalową, więc też może dodać jakiegoś smaczku temu spotkaniu. Zespół na pewno mocny, ale myślę podobnie jak polski. Zawodnicy na najwyższym europejskim poziomie grający w najlepszych klubach w Polsce, no i jak się to wiąże również z tym, że najlepszymi za granicą. Najlepszymi w Europie, więc mamy nadzieję, że pokażą dzisiaj naprawdę klasę. Czekamy obecnie chyba tylko na sędziego, ponieważ obie ekipy mają dobry ping. Hostuje zlew. No i wydaje mi się, że powinniśmy to wkrótce zacząć. Jakiś właśnie problem z pingiem miał sędzia. Mamy nadzieję, że to się zmieni w najbliższej przyszłości. Drodzy Państwo, no liczymy, że naprawdę, że dzisiejsze spotkanie pokaże nam, że jesteśmy mistrzami, że jesteśmy królami w Europie. Ja także mam na to naprawdę wielką nadzieję, możecie mi wierzyć, ponieważ to spotkanie, no rzadko się zdarza, żeby takie spotkanie na takim poziomie z taką renomą i o takim prestiżu było pokazywane właśnie w RSHL TV. Spora oglądalność, witam wszystkich widzów, którzy to oglądają, nieważne czy są Polakami, Niemcami, czy po prostu są neutralnymi widzami, którzy liczą na dobry haksbal na najwyższym europejskim poziomie. Wciąż czekamy na sędziego. Postaram się na jakoś najbliższym czasie przybliżyć drogę do finałów obu tych drużyn, ponieważ nie będę ukrywał, nie byłem konkretnie przygotowany, gdyż nie wiedziałem, że akurat taka przyjemność mnie spotka, żeby to spotkanie komentować, ale jak widać, no udało się, dlatego jest to tak może trochę niezbyt aż tak profesjonalnie, jakbym chciał, ale mam nadzieję, że mimo wszystko jest ok. I zaraz postaram się właśnie przy wszystkie te, no jakby cały ten etap awansu do tej finałowej rozgrywki, do finału Nations Cup Państwu przybliżyć. Zaczniemy od Polaków. Polacy, którzy zwyciężyli po naprawdę emocjonującym meczu, chociaż może niekoniecznie w jego regulaminowym czasie gry, ponieważ Polacy wygrali 3-1 w karnych z Węgrami. No po prostu mecz naprawdę niezbyt był emocjonujący, jeżeli chodzi o bramki, jeżeli chodzi o jakieś po prostu akcje w trakcie tego spotkania, ale później, kiedy już nadeszło na rzuty karne, wiadomo, zawsze jest to po części loteria, po części stres. No i ogromna stawka, z której z tego meczu wyszli ogromną obronną ręką Polacy. Natomiast Niemcy zwyciężyli 1-0 z Włochami po bramce Tornatera, który, jak wiadomo, także właśnie dzisiaj w drużynie niemieckiej. Mamy nadzieję, że nie sprawi nam takiej niespodzianki, jaką sprawił Włochom. Właśnie w tym meczu wydaje mi się, że już jest sędzia, chociaż ja tutaj nie jestem pewny tego, ale ktoś się pojawił na roomie. Czekamy, drodzy Państwo, czekamy na to wielkie spotkanie, na to wielkie widowisko. Polacy informują, że są gotowi. Oby byli gotowi całe spotkanie. Oby byli gotowi tak, żeby Polacy dzisiaj zwyciężyli. Wydaje mi się, że Niemcy także deklarują gotowość. Drodzy Państwo, powinniśmy to dosłownie za kilka momentów już zacząć to spotkanie. No mamy nadzieję, naprawdę trzymamy kciuki za Polaków, trzymamy kciuki za polską reprezentację, trzymamy kciuki za to, że to zwyciężymy, że będziemy królować w Europie.
Wspomnijmy, Niemcy, Polska, finał Nations Cup. Jeżeli ktoś dopiero włączył odbiorniki, ktoś dopiero włączył streama. No i naprawdę, panowie, zaczynajcie, ponieważ to chyba taka presja ani nie pomaga ani naszym, ani przeciwnikom. Też nie wiem, czy akurat chcemy im pomagać, ale to już inna sprawa. Ani widzą, ani mi, ani streamerowi. No czekamy, Niemcy, tak jak mówiłem, oba zespoły są gotowe, żeby rozpocząć to spotkanie. Nie wiem w sumie, na co czekamy, no ale tutaj już mamy jakieś, tutaj nie znam konkretnie protokołu. Dobrze, czekamy, cały czas jakieś mamy zmiany. Pojawiają się jacyś nowi tutaj ludzie. No dobrze, no myślę, że wkrótce rozpocznie się to spotkanie. Przepraszam za taką przerwę, no nie jest to ode mnie zależne jakby. Mamy nadzieję, że to spotkanie się zacznie na tyle szybko, że jeszcze może skończymy je przed północą, że tak powiem. No i wracając jeszcze do drogi obu zespołów, do tego finałowego spotkania, chciałem tylko, no teraz czas może na Polaków. Polacy zwyciężyli 4-1 z Francją, właśnie spotkaniu ćwierćfinałowym. No więc no, wiadomo, dobry rezultat, nie było tu ani krzty jakiegoś szczęścia, tak jak mogło być na przykład w rzutach karnych. Natomiast Niemcy rozprawili się z Turcją 1-1 w regulaminowym czasie gry, żeby później zwyciężyć 2-0. 2-0 w karnych. No czekamy, witam wszystkich widzów, ponieważ mamy podobno bardzo sporą ilość osób jak na normalny, znaczy no w sumie nienormalny, ale ogólnie jak na stream. Więc witam wszystkich. Nie wiem, czy nie będzie kolejnej zmiany hostera. Ciężko mi powiedzieć. Poszukiwania sędziego chyba trwają. Tyle w sumie. Tak, czeka nas rehost, nowy stream. No i no przydałoby się chyba hasło na tym roomie, nie będę z tutaj. Tak, chyba się szykuje nowy room. No wydaje mi się, że tutaj zabrakło chyba jakiegoś hasła albo czegoś w tym stylu, ponieważ mamy rehosta, już jesteśmy na nowym hoście. No cóż, no nie mam za bardzo tutaj wiele Państwu powiedzieć, ponieważ wszystko już zostało powiedziane. Finał Nations Cup, mamy nadzieję, że ten spotkanie się zacznie szybko, że wszelkie problemy techniczne zostaną zażegnane. Cały czas trwają poszukiwania sędziego i w sumie tyle mogę na ten moment powiedzieć. Nie znam tutaj zakulisowych przygód, jak to wygląda. No wiadomo, musi być sędzia neutralny, żeby uniknąć później jakichkolwiek kontrowersji.
Może jeszcze raz, ponieważ no mimo, że składy się nie zmieniły, jak można się domyślić, tylko mieliśmy Rehosta, to składy jeszcze raz, skład niemiecki, Serot, Subasa, Schnuppel oraz Tornatter. Natomiast drużyna przeciwników, przepraszam, no drużyna naszych, drużyna przeciwników niemieckich, czyli Santos, Isco, Maggio, Zlew, się tutaj zagalopowałem, przepraszam najmocniej, ale właściwie nie wiem, co tutaj mam Państwu teraz ciekawego zaserwować, ponieważ wydaje mi się, że no, jest jakiś problem z tym sędzią. Możliwe, że zaraz będziemy mieli jakiegoś tutaj gościa w studio. Tak, witamy gościa w studio. Andrzej Duda, witam pana prezydenta. Dzień dobry, tu wasz prezydent Andrzej Duda, niedługo będzie 500+. Witamy. Powiedz mi Andrzej, no witam cię przede wszystkim w tym studiu. Nie będziesz mógł chyba do mnie dołączyć, bo jest limit, jeżeli się nie mylę, osób. Ale no jak myślisz, kto jest tutaj faworytem? No pewnie będziesz dosyć stronniczy, nie mogę cię o to... Tutaj nie mogę ci tego zarzucić. Znaczy, no nie będziesz mógł mi wmawić, że jestem jakąś zakamuflowaną opcją niemiecką. No wiadomo, kibicujemy naszym, żeby nasi wygrali. Byłaby to miła odmiana po kadrze U21. Mam nadzieję, że karne nie będą powtórzone i wygramy ten mecz i będziemy mogli się szczycić zasłużonym zwycięstwem. Tak, tak. No nie chcemy, żeby tu były jakiekolwiek kontrowersje, czy nawet jakiekolwiek szczęście. Myślę, liczymy na po prostu na zwycięstwo Polaków. Znaczy, no nie ma co liczyć na szczęście. No jeśli ktoś z miejsca liczy na szczęście, to na pewno nie wygra. No musimy wiedzieć, że jesteśmy najlepsi, że mamy dostatecznie dużo umiejętności, żeby wygrać i to wykorzystać. Dokładnie, zgadzam się w pełni. Mam nadzieję, że ruszymy z tym, ponieważ tak jak mówię, cały czas oczekujemy na sędziego. No niestety tak to jest, jak są jakieś międzynarodowe imprezy, to bywają problemy czy to z sędzią, czy z komentarzem, czy z hostem. Ale to są takie właśnie smaczki organizowania faksbalu rozgrywek międzynarodowych. Tak, te pingi jednak robią swoje i nie tylko. To jednak też zawsze jest jakikolwiek problem znaleźć po prostu kogoś. A ja mam takie jedno pytanie, ponieważ nie jest jakby na bieżąco. Czy był śpiewany hymn? Wydaje mi się, że był. Jeszcze kiedy stream był przejęty przez Kamelena, że tak powiem, więc wydaje mi się, że nie musimy tego powtarzać. No bo cieszę się, że że oszczędzono mi tego, bo sam tak. Śpiewanie hymnu a cappella, no nie oszukujmy się, do Must Be The Music by się ta osoba nie dostała, no sorry, ale... No, rozumiem. Dobrze, no chyba w końcu się to rozpocznie, ponieważ już jest sędzia, na którego tutaj wszyscy chyba czekali. Mam nadzieję. Tak, chyba w końcu zaczynamy. Przypomnijmy, że nie gramy na mapce RSHL-owej, to już chyba większość osób zrozumiała i zauważyła. Dla przypomnienia, tutaj nie ma linii. Tak, tak, dokładnie na tym to polega. Dlatego gra się tutaj inaczej. Taktyka jest na pewno inna, no i też trzeba... Po prostu być tutaj ogranym, żeby móc po prostu grać tutaj na najwyższym poziomie. Znaczy powiedzmy tak, dla kogoś to nie jest jakby zaznajomiony z brakiem linii, też ogólnie z Real Soccerem międzynarodowym, to wydaje mu się, że to nie jest żaden problem, jednak to jest bardzo duży problem. Gdyż jeśli my jesteśmy nastawieni na grę z autu, na podania, na ten brak krycia na początku podczas rzutu z autu, tak tutaj to czegoś takiego nie ma i będzie walka o każdą piłkę od samego początku i to jest bardzo problematyczne. Tak, tak. No zdecydowanie gra się tutaj zupełnie inaczej, ta gra też inaczej wygląda. Wydawało mi się, że już zaczniemy, ale znowu jakieś tutaj jeszcze potwierdzenia. Czy od razu mówię, ja będę się wzorował na tym, co widzę na streamie, bo jak już nie zauważyłeś, dla mnie nie było miejsca na stanowisku komentatorskim na stadionie, więc no, będę się posługiwał tutaj wiadomościami z drugiej ręki, tak to ujmijmy. Dobrze, wydaje mi się, że w końcu zaczniemy to spotkanie. Niemcy w red. Serot, Subasa, Schnuppel, Tornatter, Polacy, Santos, Isco, Maggio, Zlew, drodzy Państwo, finał Nations Cup. No i zaczną to już wkrótce, myślę. Tak, wszyscy już ready. Subasa rozpocznie, tak, good luck i zaczęli, drodzy Państwo. Od razu Niemcy tą piłkę wybijają, można powiedzieć, powietrze, piłka dla Polaków, Maggio, Schnupp, widzimy tutaj, no jednak to zupełnie inaczej wygląda niż na RSHL-u, gdzie po prostu mamy możliwość właśnie, są te linie, które totalnie zmieniają obraz rozgrywki. No i Polacy w ustawieniu, można powiedzieć, takim swoim klasycznym. To jest jednak, no, ta kadra się ukształtowała przez ten cały turniej. I mamy nadzieję, że
doniesie nas naprawdę na sam szczyt dzisiaj. Zwycięskiej taktyki się nie zmienia. Dokładnie. I teraz już jest szansa. Isco, drodzy Państwo, Isco, Isco, zlew, nie ma bramki minimalnie obok słupka. Ależ było blisko, już mogli to świetnie zacząć Polacy, ale no nie udało się. Maggio, Tornater teraz sam, można powiedzieć, przed siebie będzie biegł z tą piłką, będzie chciał nabić Maggio, ale ten się nie dał tutaj. Maggio, Tsubasa, Tornater, ładnie klepią Niemcy, ale zlew tutaj bezpiecznie tą piłkę wybija na CK. Lepiej bezpiecznie wyjść niż niepotrzebnie jakoś ryzykować, tak? Dokładnie, dokładnie. Sytuacji. Szczególnie na początku spotkania, jeszcze teraz Rocket, to Niemcy było blisko, ale na szczęście Polacy opanowali tą sytuację. Trochę nam szczęścia pomogło. Tak będzie piłka od bramkarza. Santos na bramce. I zobaczymy, jak mu ta piątka wyjdzie. Całkiem dobrze. Isco będzie pierwszy bramkarz Niemców przy tym. Cero. Tam trochę niebezpiecznie do zlewa, który piłkę ostatecznie wybił na aut. Tsubasa. Maggio. No ten, kto, jeżeli ktoś strzeli tą bramkę, taką rozpoczynającą mecz na samym początku tego spotkania, to myślę, że przeciwna drużyna może mieć ciężko. Jednak jest początek. Wiesz coś o tym, jesteś w końcu doświadczonym graczem. Może nie aż tak jak nasi reprezentanci, ale no mimo wszystko. Znaczy powiedzmy tak, kto dostrzeli bramkę, to wygra zawody, bo zacznie się murować bardziej niż Furious Badgers. Normalnie czasopismo Murator będzie dla tej drużyny wtedy opcjonalny, gdyż będzie się bał wyrównania, tak? Tak, tak. No tymczasem Polacy teraz w ofensywie próbują sklecić jakąś akcję. Niemcy na razie dobrze bronią się. No nie chcą stracić bramki, nikt tu nie chce stracić bramki. Tak jak wspomniałeś, bramka i mur to właściwie jest taka taktyka główna. Piłka dla Niemców. Polacy trochę wybici z rytmu tym. Isco, Maggio, Cero, zlew. Przed siebie dojdzie do tego Isco. Isco będzie pierwszy. Isco. I piłkę wybija na aut. Chociaż nie wiem, czy jest out. Tak, jest out w końcu dla Niemców. Cero. W dół, ale piłka nie dojdzie do Tornatera, jest Santos. Polacy, drodzy Państwo, druga minuta, 30 sekunda. Wciąż jest wynik bezbramkowy. No liczymy na Polaków, nabite Isco. Tak, będzie wycofana ta piłka, Tsubasa. Niemcy chcą pogrążyć Polaków na początku. No mam nadzieję, że to im się nie uda. Zlew do Santosa. I będzie out dla Polski. Maggio. Zlew, teraz ładnie się obrócił. Zlew, Isco. Santos, no Polacy chcą coś sklecić, nabili ty znowu Tornatter. Widzimy, nie ma tej linii, nie ma linii, jak to widzimy w polskiej lidze. W związku z czym ta gra wygląda zupełnie inaczej przy tych autach. Jest zupełnie inaczej rozgrywane, lepsze bardziej krycie jest. Tak, bardziej dynamiczna. Już to aut już nie jest właściwie taką formalnością. Trzeba rozegrać go za jakąś sposób znaczy, głową. Powiedzmy tak, jeśli chodzi o brak linii, to bardziej można zauważyć, że takie pojedynki jeden na jeden, kontakt, jakby to powiedzieć, kulka w kulkę, tak to ujmijmy. Zlew! Blisko najważniejsze. A nie stałe fragmenty gry. No może poza rogami, ale auty tutaj są sprowadzone do minimum, jeśli chodzi o... Tak, są właściwie tylko koniecznością. Blisko. Próbował nabić, ale Niemcy, tutaj widać doświadczenie też w ich szeregach, to nie jest jakaś drużyna, można powiedzieć, sklecona w 5 minut, to jest drużyna, która już ileś gra, to jest drużyna, która zresztą zaszła do tego finału. Drodzy Państwo, no nie boimy się tego powiedzieć, Niemcy to jest naprawdę przeciwnik na najwyższym poziomie. No byle kto się nie dostaje do daleko, prawda? Dokładnie, dokładnie. Super. Santos, zlew. Maggio. Przed siebie do Isco. Dojdzie do tego. Jeszcze chyba udało mu się nabić. Tak, piłka dla Polski. No zobaczymy. Może uda im się coś sklecić. Ja się obawiam, że no Niemcy będą raczej próbowali tutaj z kontry, ponieważ no Polacy zdecydowanie naciskają w tym spotkaniu. Grają zdecydowanie bardziej ofensywnie, takim atakiem pozycyjnym. Niemcy głównie w defensywie tutaj próbują sobie jakoś radzić. Widać, że bardziej Polacy są nastawieni na rozstrzygnięcie tego meczu, a Niemcy tak bardziej próbują konsekwentnie, prawda, stosować to, co założenia przedmeczowe, jakoś tam próbować wyszarpać z kontry takiego jednego prostego ataku, a Polacy chcą to szybko, raz, dwa, zakończyć. Zero. Zlew! Było blisko, teraz Isco do tego dojdzie. Isco będzie chciał rozegrać przy siebie znowu. Na jednej stronie Maggio. I znowu piłka dla Polski od autu. Cały czas jesteśmy na połowie Niemców. Niemcy właściwie już naprawdę nie wyszli na naszą stronę. Teraz zlew.
naprawdę nie wyszli od długiego czasu. Bronią się, próbują czegoś z kontry, ale nie udaje mi się to. Jeszcze zlew! Znowu chciał nabić, ale Niemcy mają opanowaną tą defensywę, można powiedzieć, podobnie jak to wygląda. Jak to wygląda w futbolu takim bardziej realnym. Grają konsekwentnie na znanych schematach. No i na razie im się to. No, nazwijmy to tak. I na razie im się to udaje. No niestety teraz nieporozumienie Polaków. Szósta minuta dochodzi do końca. Mamy wciąż wynik bezbramkowy. Santos. Zlew. Zlew będzie walczył z Tornaterem tutaj. Maggio. Isco. Do Maggio i teraz będzie szansa, ale udało się tam Tsubasie jeszcze wyprzedzić Polaka. Teraz zlew! Zlew! Strzela tą piłkę, ale prosto w bramkarza Niemców i nie udało się nic z tego sklecić. Strzał niegroźny. Sero przed siebie. Maggio. Mógł jeszcze bramkarz sobie herbatkę strzelić podczas tego strzału. Myślę, że całkiem możliwe. Maggio. Polacy walczą. Polacy chcą rozpocząć to spotkanie. No w sumie to już nie tak bardzo rozpocząć, ale chcą po prostu pierwsi rozwiązać ten worek z bramkami. Cały czas tutaj narzucają swój styl gry, ale no, Niemcy się tutaj nie dają. Nie dają się zepchnąć, można powiedzieć, do takiego totalnego. No nie dają sobie po prostu strzelić bramki, może tak powiedzmy, ponieważ zepchnąć to się dali zepchnąć. Cały czas jednak są w defensywie. Nie, no, trzeba pamiętać, że każda z firm za kiedyś upada, tak samo obrona często chowa przez powiedzmy te 10 minut. No nie da za wiele, a wręcz może zaszkodzić, tak? Tak, pamiętajmy. Przejdzie przez tą defensywę i może być bardzo nieciekawie, także jeśli Niemcy, mam nadzieję, przegrają, ale jeśli coś planują, to muszą zacząć grać bardziej tak pewnie siebie, żeby pokazać, że chcą coś ugrać, a nie tylko, że będą statystami w tym spotkaniu. Tornater próbuje w dół, no w końcu jakaś pierwsza akcja Niemców na naszej połowie. Tornater teraz będzie blisko, Maggio i będzie rzut rożny dla Niemców, no mamy nadzieję, że z tego nie padnie jakaś bramka. Tornater, ale dobrze z leftem. W polu karnym i tą piłkę daleko wybija. Niemcy będą próbowali jakiś atak pozycyjny zawiązać, ale znowu dobrze zastopowane to przez Polaków. Tsubasa, Maggio. Maggio teraz uwaga, bo trochę groźnie. Ale na szczęście Maggio się zrehabilitował. Teraz chwila takiego przestoju w grze Polaków. Niemcy próbują dojść do głosu, próbują strzelić jakąś bramkę. O, na szczęście udaje nam się te ataki odpierać stopniowo. Schnuppel. Teraz w końcu tracą piłkę Niemcy, po złym podaniu, Isco. Tsubasa wybija tą piłkę, ładnie teraz przyblokowany, Maggio. Maggio, zlew, on do tej piłki powinien dojść, zlew. Nie udało mu się jednak, ale Niemcy chyba ją stracą, jeżeli się nie mylę. Tak, stracili tą piłkę, piłka jest na aucie. No ósma minuta, jak na razie, no jak widać, niezbyt ciekawe widowisko. Polacy się starają przebić, ale Niemcy dobrze torpedują nasze zamiary. Jak patrzę na to spotkanie, założyłem, że Tornateo z drużyny niemieckiej bardzo na górnej części boiska kryje auty bardzo dobrze. To właśnie pokazuje to, o czym mówiliśmy przez całe to spotkanie, że auty no miały bardzo znikome znaczenie i to może być problem dla Polaków, żeby przystosować się do tych warunków, które mają Niemcy, które mają Niemcy zarówno w lidze, jak i w pucharach, tak? U nas tego nie ma, to może być problematyczne. No zdecydowanie no mają większe ogranie na tej mapie niż Polacy, ale no myślę, że nasi też się całkiem dobrze przygotowali. 30 sekund doliczonych przez sędziego do tej pierwszej połowy. Piłka będzie dla Polaków. No mamy nadzieję na jakiś zryw, bo jednak taka bramka, nazwijmy to do szatni, zawsze daje dodatkowego kopa ekipie. No i demotywuje przeciwników, to jest chyba głównym plusem. Zlew. Liczymy, że błyśnie ten zawodnik. Jak wiemy, no jeden z kluczowych graczy Night Avengers w lidze RSHL-a. Polskiej lidze. Teraz jest jakaś szansa. Santos w dół do Isco. Isco, Maggio! Maggio, Schnuppel, ale tam będzie groźnie. Ale nic z tego nie wyszło. Schnuppel tą piłkę wybija na out. Eksmituje ją szybko. Maggio. Polacy będą próbowali jakiś zryw jeszcze pod koniec tej pierwszej połowy. Dokładnie minuta została do jej zakończenia. Santos w górę. Zlew. Maggio jeszcze teraz. Ale jest Sero, który to spokojnie powinien wybić. Chociaż teraz Isco. Zlew! Ale czy było blisko, drodzy państwo? Nie udało mu się tego dobrze iksnąć, a mogło być blisko. Mogło być naprawdę sytuacja tragiczna dla Niemców, ale wybronili się z niej. Obroną ręką. Maggio. Tsubasa. Zlew. Polacy walczą. Maggio teraz ładnie do Isco. Uruchomił tam Isco na lewej flance. Isco będzie tą piłkę wstrzeliwał, ale Sero ją blokuje. No naprawdę dobra postawa niemieckiego bramkarza. Na razie nie daje nic przepuścić. Nie daje się w jakikolwiek sposób pokonać, nawet zaskoczyć. Tak jak wspomniałeś, może nawet pije herbatę przy tych strzałach. Chociaż teraz zlew. Ale Isco tam nie wyszedł. Do tego podania za dobrze.
No i kończy się ta pierwsza połowa. To możesz, jak ją możesz podsumować w swoich złotych słowach? Myślę, że to jest raczej proste. Jak ją można podsumować? Chyba autobus, jeżeli dobrze rozumiem, ewentualnie murator. Czy powiedzmy tak, to wygląda jakby Niemcy były taką typową niemiecką kobietą i byłaby oblężona przez polskich, jakby to powiedzieć, imigrantów. Z każdej strony jest atakowana, tak samo jak niemiecka bramka, no i trzeba czekać, aż wpadnie, no co to więcej. Znaczy tego nie da się określić. Czy można powiedzieć autobus, murator, furious badgers, zebry, kiedy chcą iść na mistrza, no, no możemy wymyślić wiele terminów, ale to wszystko się wraca do jednego, że Niemcy przechodzą ten mecz. Są statystami, nic konkretnego nie robią, a Polacy widać się bardziej chce i mam nadzieję, że w końcu wykorzystają tę sytuację, bo pamiętajmy, że jak mówi Dariusz Pakowski czy Włodzimierz Adamowicz w FIFA, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Tak, dokładnie, to jest świetna maksyma, mamy nadzieję, że się nie zemszczą. Na razie nie było ich za wiele czystych takiej okazji, pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że nie było żadnych. Zaraz się zacznie druga połowa bez zmian w obu zespołach. Kopią sobie teraz testowo, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, no raczej powinno być. Fizjoterapeuci. Tak, tak. Koszona. Łady bez zmian. Tak jak już wspomniałem, no jednak te żelazne czwórki wychodzą także w drugiej połowie. Na razie wynik dobry, myślę. No raczej chyba do obu zespołów, no lepiej prowadzić niż lepiej remisować niż przegrywać. No i zaczęli. Trzeba to też patrzeć, że nie zmieniają głównie dlatego, że każda drużyna boi się, że jakaś tam zmiana może zmienić, może wprowadzić niepokój i nerwowość. Już nie oszukujmy się, nie ma czasu, jest za dużo do stracenia, by wprowadzić jakiś nowy wariant, lepiej, żeby było to, co jest, to, co działa, żeby zakłócić porządek gry, tak? Zgadzam się w zupełności. Polacy od razu mocno zaczęli. Trochę niepokoju teraz w ekipie Niemców. Niepewnie zaczęli. Maggio Santos. Isco dojdzie do tej piłki. Isco będzie ją teraz strzelał. Będzie rzut rożny dla Polaków na początku drugiej połowy. Zobaczymy. Isco dośrodkowuje. Maggio, ale piłka poszła na piątkę. Tymczasem znowu Niemcy próbują wyjść jakoś z inicjatywą, chociaż teraz błąd, Isco w górę do zlewa, zlew, Maggio rywalizował tam z Tornaterem, ale ten i właśnie Niemcowi się udało tą piłkę wyeksmitować szybko, teraz próbują wyjść z jakąś kontrą, Niemcy, nie udaje się to, też jest ich out, Subasa, Schnuppel wymieniają się tymi podaniami, teraz Niemcy teraz ładna okazja, Tornater, Maggio nie x-nął tamtej piłki, w sumie dobrze, Santos bezpiecznie wybija na out. Tornatter i mamy rzut rożny dla Niemców, stały fragment gry. Niemcy, Tornatter dośrodkowuje, tam to jest niebezpiecznie, Sero teraz jest, ma totalnie wolną pozycję, Schnuppel, o Boże Święty, jest, ale obrona, jest gol dla Niemców, niestety 1-0. Ależ kapitalnie to wyciągnął Santos, ale nie udało się, Niemcy prowadzą w spotkaniu 1-0. Drodzy Państwo, no tego się obawialiśmy, że po stałym fragmencie gry, Że po stałym fragmencie gry padnie bramka właśnie dla naszych zachodnich sąsiadów. Kapitalnie wyciągnął to Santos. Wydawało mi się, że uda nam się jednak obronić w tej sytuacji. Tak jak mówiłem, była ogromna luka tam. Nie dopilnowaliśmy. Niestety, no i cóż. Jeszcze teraz jeszcze Polacy, zlew. Walka tam, ale znowu Sero, niesamowite doświadczenie. Teraz tego Polacy muszą walczyć, no teraz nie ma innej opcji. Rzucają wszystko na jedną... Muszą wszystko postawić na jedną kartę, czy przegrają 4-0 czy 5-0, to już tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, tak? Dokładnie, no mamy nadzieję, że Polacy wyjdą z tej opresji. Tak jak mówiłem, Santos kapitalnie obronił, ale za z tego, jeżeli później dobitka już nie był w stanie się jej przeciwstawić, był bez szans. No Niemcy przed siebie będą chcieli ten wynik, ten rezultat utrzymać do końca na pewno. Isco. Walczą tam z Niemcami, Tsubasa, Maggio. Miałem, że tak powiem, replay tej sytuacji i uważam, że to, co robiła polska reprezentacja w tym rzucie rożnym, to była porażka i nieporozumienie, którą Zbigniewa Stanogę, ponieważ taka luka, mi tyle miejsca, mógł spokojnie przyjąć, zagrać, mógł zostawić z tym wszystko i naprawdę brakowało jakiegoś zamysłu obronnego w tej sytuacji. Tak, no luka była no, ogromna, chociaż teraz wychodzą 3-2 Polacy, zlew, Isco, nie doleci ta piłka niestety poza bramkę, minimalnie.
No cóż, próbują jakimiś zrywami. Teraz była dobra okazja. Zlew całkiem nieźle wypaczył Isco, ale ten nie był w tak, aż tak dobrej pozycji strzeleckiej, żeby zamienić to na bramkę. No trzeba każdą po prostu okazję, że jakaś się nadarzy taka czysta, po prostu strzelić, ponieważ może już takiej drugiej nie być. Piłka na out i będzie ona dla Polaków, tak. Maggio. Maggio, Zlew. Przepięknie tam ominął Tsubasę. Jeszcze dojdzie do tej piłki polski napastnik. Gramy dalej. Zlew. Maggio. Szuka zlewa, nie udało się. Tornatter, znowu wychodzą Niemcy z kontrą. Przed siebie to wybija niemiecki napastnik. Tsubasa i piłka znowu dla Polski. No jak widzimy, no mur berliński stoi. No i nie widać, nie zanosi się no, na to, żeby na chwilę, miał się zawalić. Na chwilę obecną to wygląda, jakby polska reprezentacja trzymała, że tak powiem, miała chęć do zrobienia czegoś w łazience i popuściła mecz od kibla. Tak to wygląda. Cały czas próbowali atakować, ale niestety się nie udało i mam nadzieję, że coś zrobią, bo w takim razie to będzie najgorsze chyba zakończenie tych mistrzostw, jakie może być. Ścisnąć w finale i nie dojść do zwycięstwa. Mam nadzieję, że Polacy się przebudzą, ponieważ no na razie grają całkiem nieźle, ale no czegoś brakuje w tej grze. No przede wszystkim brakuje bramki, a taką strzelili Niemcy i to jest główny problem. Final Nations Cup, Niemcy-Polska, póki co Niemcy prowadzą. To jest druga połowa tego spotkania, 1-0 dla Niemców. Po bramce taki właściwie no z rzutu rożnego, tam rzut rożny, wymienione dwa podania, no i bramka dla Niemców, totalnie niekryty. Totalnie nie kryci Niemcy. Tak bywa. Jeszcze mamy kolejny rzut rożny dla Niemców. Mamy nadzieję, że tym razem nie będzie takiego błędu, ale to źle wykonany dosyć. Isco to piłkę spokojnie przejmuje. Będzie kolejny rzut rożny. I znowu Niemcy. Nupel. No i znowu ma wolne miejsce! Polacy, wybijcie tą piłkę! Na szczęście się udało. Znowu źle ustawieni w defensywie przy tym rzucie rożnym. Na szczęście piłka dla polskiego bramkarza. Santos od piątki. Zlew. Maggio, Polacy, zaczynają to piąta minuta, liczymy na bramkę, Zlew, będzie out znowu, bronią się straszliwie Niemcy, nie chcą stracić bramki. No a my liczymy na to, że uda nam się taką ostrzelić, mimo wszystko, mimo tym wszystkim przeciwnościom. Maggio, Isco, teraz jest szansa, Isco będzie chciał tam zakręcić sznupelem, ale ten się znowu nie dał i znowu wracamy do punktu wyjścia, od własnej połowy właściwie, 4 minuty do końca, plus czas doliczony, Maggio. I teraz Tornater na czystej pozycji wychodzi. Santos nabija Niemca w ładnym stylu. Santos, jak już wspomniałem, naprawdę dobra interwencja wcześniej. No ale później nie miał już nic do powiedzenia przy dobitce. Sznupel ładnie zostawia Tsubasie, który ma gdzie zagrać właśnie do Sznupela. Teraz tą piłkę tak wstrzeliwuje Niemiec, ale właściwie do nikogo. Sero, Tornater. To się obróci, obrócił się, no i jeszcze nabił Maggia i mamy rzut rożny kolejny dla Niemców. Oby się to nie skończyło źle. Chociaż chyba nie wiem, czy to był chyba źle wykonany, albo nie. Dobrze, wracamy. Sero. Maggio, teraz może Polacy. Isco. No i sznupel do swojego bramkarza, który naprawdę dzisiaj niezawodny. Niezawodny jest ten gracz. Nie popełnił jeszcze żadnego właściwie błędu. Nawet nie było groźnie pod bramką Niemców, notabene. I teraz znaczy, out właśnie. Znaczy bardziej to nie było geniusz tego bramkarza, tylko no, brak okazji naszych napastników do strzelenia. No. Albo nieumiejętne wykorzystanie sytuacji. I to właśnie ta maksyma, że niewykorzystane sytuacje lubią się mieścić, jest żywo pokazana w tym meczu. Mieliśmy tyle sytuacji i niestety. Tsubasa, Tornatter, Polacy walczą. No państwo, no musimy być szczerzy. Na razie nie wygląda to za dobrze. No, liczymy na jakiś zryw Polaków. No bądźmy szczerzy, to wygląda jak obrona Częstochowy, ostatnia pomoc i atak serca. No, nasze formacje, no nie oszukujmy się. Jeśli chcemy wygrać, to musimy pokazać coś więcej niż to, bo na razie po tej bramce zapanował chaos. Jakby jest lekka rezygnacja z tego, co widzę, albo przynajmniej szok przez tą bramkę. Tak, wybiła nas z rytmu, bo ile ta pierwsza połowa wyglądała w miarę dobrze w naszym wykonaniu. I stworzyliśmy jakieś okazje. Chociaż teraz Zlew wychodzi z akcją, Zlew. Ale no totalnie źle. Niemcy wychodzą 2-1, oby to się nie skończyło tragicznie. Przecież dobrze kryją Polacy, Tornatter w dół, sznupel! Minimalnie, ale obok bramki. Na szczęście dla nas. To już by był totalny gwóźdź do trumny. Santos. Piątka. Nabija prosto w sznupela.
O, dla Polaków. Znaczy, no, to nie jest gwóźdź do trumny, ale już dół powoli jest przygotowywany. Także jeśli reprezentacja Polski chce coś jeszcze pokazać, to ma coraz mniej czasu, muszą, Luis to musi ich poprowadzić, musi ich zmotywować do tego, żeby pokazali jeszcze coś z siebie, bo to ta bramka na pewno podcięła skrzydła naszym zawodnikom. I teraz już zależy tylko od selekcjonera i od naszych zawodników, co, czy jeszcze mamy jakieś szanse. To nie tyle chodzi o ich umiejętności, bo naprawdę mają na wysokim poziomie umiejętności, to nie ulega żadnej wątpliwości, tylko bardziej chodzi o morale i o tak jakby psychologiczny aspekt. Zdrożny dla Niemców. Kubasa! Na długi słupek, ale na szczęście dosyć sporo się pomylił. I z tego co tutaj czytamy, będzie chyba sęp ze strony Madzia. No, może to przyniesie jakiś skutek. Doliczył aż minutę 20 Batman, sędzia. Do końca, drodzy Państwo, około dwie minuty. Polacy, Madzio. Jest jeszcze czas, ale muszą naprawdę wziąć się w garść Polacy. Uho, było blisko, Madzio. Muszą rzucić wszystko, co mają. Madzio to zlewa, ale znowu ten tornator, który naprawdę prześladuje nas tutaj w tej defensywie. Chociaż teraz Santos, ale znowu tym razem sznupy. Naprawdę, żelaźnie bronią się Niemcy. Nie mamy na to żadnej odpowiedzi, zlew! I tym razem Tsubasa. I tak możemy się w sumie licytować tymi nazwiskami. Bijemy głową w mur, tak naprawdę. Jest prawda. Próbujemy, mam jakieś podania, brakuje ostatniego, jeszcze w ogóle strzału. No i tyle w sumie. Na razie się dzieje, Polacy walczą, ale no niestety nie wygląda to za dobrze. Nupel. Nupel, po linii. Wszystko nie chce nam się dać nabić. Bo i teraz nie zrozumieli się. Nie wiedzieli, kto w sumie ma ten aut przejąć i będzie kolejny rzut rożny. Drodzy Państwo, minuta około do końca. Piątka dla Polaków, no wierzymy w to, że uda nam się strzelić, no nie będzie prosto. Teraz Isco, no nie dojdzie, a szkoda, bo błąd był tutaj bramkarza Niemców po pierwszym w tym spotkaniu. Było naprawdę groźnie. No może teraz zlew, Isco, pięknie ominął Tsubasę. Isco strzeliwuje tą piłkę, ale no niestety nie miało prawa się udać. I zbliżamy się, no chyba około 40 sekund już do końca. Nabity Niemiec. Piłka po linii, Polacy. I co? I Polacy wciąż przy piłce. Ostatnie zrywy. I zlew! Ale już było blisko, kurczę, co za kapitalne podanie. Luka totalna w defensywie i będzie teraz... Jest rzut rożny, jeszcze nie. Nie ma rzutu rożnego, niestety. Aj, szkoda. Naprawdę kapitalne podanie Polaków. Jeszcze ta piłka prawie do bramki wręcz tam z tej piątki. No to jest chyba niestety, drodzy Państwo. No jeszcze ostatnia akcja, no wciąż wierzymy. To było, no niestety, drodzy Państwo. Bydgoscy fanatycy zwycięstwo Zena. Niestety, drodzy Państwo, koniec tego spotkania. Koniec finału Nations Cup. Niestety. Polacy. Ale to było za mało. Polacy przegrywają 1-0 z Niemcami. W finale Nations Cup po bramce Niemców. No nie byliśmy w stanie na to odpowiedzieć, nie byliśmy w stanie po prostu odpowiedzieć na bramkę, która totalnie podcięła nam skrzydła. No jest przykro na pewno, ponieważ to była szansa, żeby zwyciężyć naprawdę taki duży turniej. Zaczęło się to, o czym mówiliśmy na początku, że ta bramka, kto pierwszej bramki zacznie murować, ten wygra mecz. I tak się stało w tym wypadku. Niemcy strzelili i powiedzieli, że to będzie zbytnie ryzyko dalej atakować. Dlatego postawili mur i dowieźli zwycięstwo do samego końca. A zagrali bardzo dobry mecz, jeśli chodzi o defensywę. Tak, no nie udało się. Nie udało się nam przebić tego muru, który naprawdę był postawiony. No, najlepiej jak się dało. Bramka i mur, właściwie szybki schemat. I cóż możemy powiedzieć? No, tyle to by było naprawdę. No, smutny mecz, ponieważ mieliśmy naprawdę apetyty na zwycięstwo. Dużo serca dali na pewno Polacy, no ale no to czasami serce nie wystarczy. Tam nie trzeba mieć tego jednego X-a. Tak, tak myślę. No cóż, no tak bywa. Mamy wywiad jeszcze przed Państwem z Santosem, czyli z bramkarzem polskiej reprezentacji, no, który naprawdę był blisko wyciągnięcia chyba obrony życia dzisiaj. No niestety się nie udało. No witamy Cię, Santos. Witam również wszystkich oglądających, jeżeli w ogóle takowe są.
A co, po meczu niestety. No, chciałem cię zapytać, no w ogóle, no, no jak nastroje, co się w ogóle stało, no bo no, no co można powiedzieć, no nic odkrywczego, no ale nie wiem, chcesz to jakoś skomentować, no bo jednak graliście dobrze przez długi okres czasu, ale jednak ta bramka chyba, no podcięła wam trochę skrzydła niestety. Znaczy na początku ogólnie bardzo dużo przeważaliśmy na praktycznie całą pierwszą połowę. Zostaliśmy tym samym ustawieniem. No i padła ta bramka, nie wiem czy i błąd, nie jestem teraz w stanie powiedzieć. I no to nam, tak jak ty mówisz, podcięło nam skrzydło, bo Niemcy wyczuli po prostu, że mają wynik, nie muszą się spieszyć. Druga sprawa, brakowało mi zmian w zespole, no to już jest decyzja trenera, ale mi brakowało zmian, był Fartka, był Jurgen, mogliśmy coś jeszcze urwać zdecydowanie. No tak, no, co tu dużo mówić. Niestety, no na pewno no, szkoda mimo wszystko, ale myślę, że no, nie ma co się jakoś specjalnie tym załamywać, bo dobry turniej jest na pewno Polaków. Wiadomo, każdy tak, chce zwyciężyć. Ja osobiście chciałem podziękować reprezentacji, że reprezentowała nas bardzo dobrze i ja nie mam tutaj nic do wyrzucenia. Myślę, że większość forumowiczów nic nie ma i chcieliśmy tylko wam podziękować za to, że reprezentowaliście nas godnie. To mogę powiedzieć tak od siebie. Dokładnie, myślę, że wszyscy jesteśmy dumni, że mamy taką reprezentację, że zaszliśmy aż tak daleko. Bo jednak wiadomo, mamy strasznie duże, wszyscy mają apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale jednak finał Nations Cup to jest naprawdę coś, pokonując takie drużyny po drodze. Bo powiedz sobie szczerze, finał uzyskaliście zasłużenie i to nie jest tak, że ktoś przypadkiem tam się dostaje, tylko pokazuje to swoim umiejętnościami i grą, a takie pokazaliście i nikt nie może wam zarzucić serca ani walki. Także to... No nie może. Myślę, że tak. Finał był łatwiejszy pod względem gry od półfinału według mnie i mecz był zdecydowanie do wygrania. Ale no cóż, szkoda po prostu, że spadła ta bramka, no i po prostu nie zdołaliśmy już nic strzelić. Tak przy okazji jeszcze, jak zawodnik reprezentacji, tak z innej beczki, jak skomentujesz ewentualne roszady na stanowisku trenera kadry, które ponoć niedługo mogą się rozpocząć? Znaczy myślę, że kandydatów, bo mniej więcej jestem rozeznany, mamy dobrych i no, myślę, że zmiana będzie na pewno dobra. Myślę, że Luisowi nie mam nic do zarzucenia większego, bo jednak doszliśmy do finału. Czy ja to mówię w oparciu o informacje? Forum, jakie teraz dostaję tutaj na forum, mamy takie informacje, że zgłaszają się już ludzie, którzy chcą zmienić ten kadry, chociaż oczywiście nie wiadomo, czy ten w ogóle zostanie zmieniony, bo wyniki są dobre, ale no jako zawodnik reprezentacji chciałem się zapytać, jak się na to zapatrujesz, czy na razie nie myślicie o tym, tylko myślicie o tym, żeby przeanalizować ten turniej, żeby wyciągnąć wnioski, co zrobiliście dobrze, co zrobiliście źle, a jeśli według ciebie co zrobiliście dobrze, a co zrobiliście źle, może masz już takie jakieś własne przemyślenia, co według ciebie należało do dobrych aspektów waszej gry, a co do złych? Znaczy tak, na zmianę trenera nie wiem, czy to jest najlepszy moment z tego względu, że no Luis zagrał, poprowadził tak naprawdę, już tak na poważnie myślę, bo tamtego Nations Cup dla mnie no, nie liczę jakby do zbyt nieudanych, ale ten zdecydowanie może taki zaliczyć i myślę, że jakby został, to nie byłoby wcale gorzej. Aczkolwiek no, głosy tej forumowicy są jakby jednoznaczne, że chcą tej zmiany, a ja się zapatruję neutralnie, ja się dostosuję, jeżeli w ogóle będę powołany. No i będę się starał grać tak jak do tej pory i dla mnie to wszystko, jeżeli chodzi o trenera naszej reprezentacji. No na pewno, no nic, no zobaczymy jak ta sytuacja się rozwinie. Na pewno dzisiaj raczej to nie jest główny temat. No dobry turniej za nami, drugie miejsce. Także trzeba to docenić. Tak. Dziękujemy. Tak, gratulacje takiej obrony życia jako osłony tego meczu. Tak, dokładnie. Jeśli będzie kompilacja turniejów albo najlepszych interesów, na pewno się ta znajdzie, także. Tak, myślę, że to może być jakieś pocieszenie. No marne trochę, ale nie wiem, będzie. Zawsze coś, myślę. Trzeba szukać pozytywów, zawsze. Dokładnie. No nic, no dziękujemy ci, dziękujemy, Santos. Ja również dziękuję. Oby więcej takich streamów, których jednak nam brakowało od niedawna, teraz się pojawiają, także to cieszę. Znaczy ja mogę powiedzieć na antenie, że jeśli kiedykolwiek będzie potrzeba i ja będę miał czas, zawsze chętnie pomogę forum ze swoim głosem komentatorskim, czy też analizą. Dobrze, nocne godziny również też uwzględniamy, także dzięki. O pierwszej czy drugiej nocy nie ma problemu, będą streamy, będą nocne, 24-godzinne. Zapraszamy, Andrzej Duda. Uracz na swoim komentarzem. Dziękuję bardzo. Trzeba wcześniej mi powiedzieć i jak najbardziej, jeszcze jak. Dobrze, dzięki wam serdecznie. Dzięki za grę. No cóż, Krówko, jak ocenisz, czy
Mecz ogólnie był dobry, prawda, ale no jednak oczekiwaliśmy trochę więcej. Zawsze jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, prawda? No wiesz, chyba każdy, kto tutaj przyszedł oglądać, komentować, streamować, każdy liczył na to, że jednak zwyciężymy dzisiaj to spotkanie, tak? Tutaj nie ma co, chyba nie ma żadnych wątpliwości, każdy liczył na jak najlepszy rezultat, na zwycięstwo. No nie udało się. To nie ma co tutaj w sumie podsumowywać tak naprawdę, no wszystko już zostało powiedziane. Mecz dobry, w pierwszej połowie na pewno. A co było później, no już doskonale wiemy, bramka i trochę nieporadność. Sam Santos stwierdził, że brakowało mu zmian. No nie wiem, myślę, że to już będzie dopiero komentowane teraz tak na gorąco, może niekoniecznie najlepiej tak to podsumowywać. Tak, tak, na razie trzeba podziękować Luisowi za pracę, jaką wykonał przez ten czas. Nations Cup, na wszelkie jakieś roszady, analizy, przyjdzie czas. Na razie możemy jedynie cieszyć się drugim miejscem, które jest dobrym wynikiem. Co prawda liczyliśmy na pierwsze, ale trzeba się cieszyć tym, co mamy, a drugie miejsce to jest jednak jakieś wyróżnienie znaczne. Jesteśmy drudzy na świecie, jeśli chodzi o Real Soccer. Będziemy pierwsi na pewno. Wrócimy na należne nam miejsce. Tymczasem, cóż, chyba to koniec naszego streama, bo cóż, chyba że jesteś coś krótko dodać. No wydaje mi się, że raczej no to chyba wszystko już zostało powiedziane, co mieliśmy powiedzieć. No my bardzo dziękujemy na pewno za dla wszystkich, którzy oglądali to spotkanie. Nie udało się, ale myślę, że następnym razem będzie lepiej i będzie to upragnione pierwsze miejsce. To by było na tyle. Ten mecz komentowali dla Państwa Where's the Cow oraz Andrzej Duda. Dziękujemy i dobranoc.